Cześć, nazywam się Olga i okiem konsumentki, czyli kobiety i kobiecą nogą, która czasem bywa bardzo ciężka i rękoma, testuję dla Was nowe modele Mercedesa. Dziś sprawdzimy, jak nowa E-klasa ułatwia zapracowanym życie. A z czym borykamy się, przyjeżdżając do sklepu? No, po pierwsze ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. To może trwać, trwać i trwać, i co powoduje frustrację. Po drugie, z wpasowaniem się w często zbyt wąskie miejsce parkingowe. E-klasa ponoć sama znajduje miejsce parkingowe, wybiera sposób parkowania i sama parkuje. Sprawdzimy? Zobaczymy, czy jej się uda. Teraz patrzymy, uwaga. Duchy. Normalnie duchy. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Dał radę. Trzeba nauczyć się ufać komuś innemu. Oddanie kontroli, szczególnie dla kobiet, zawsze bywa wyzwaniem. Ale cierpliwie czekam. Wyhamuję, wyhamuję, wyhamuję. I bezbłędnie. Brawo! Brawo dla E-klasy! Jeżeli ktoś z Was ufa bezgranicznie swojemu smartfonowi, to może proces parkowania przeprowadzić bez swojego udziału, czyli bez udziału kierowcy. Wystarczy jeden klik i samochód zaparkuje sam. Ja jeszcze nie jestem na to gotowa.